Słuchajcie, widzowie! Nie wiem, czy poznajecie ten świat, ale pisaliście, że to jest świat SpongeBoba! I to bardzo wam się spodobał. Więc moi drodzy, tak na sam start, chciałbym, żebyście zostawili tutaj pod tym odcinkiem 8000 łapek w górę. Tak, 8000! Dobrze słyszycie, wiem, że wam się uda. I ja, jako Matruner, pokażę wam dzisiaj tą krainę i sprawdzimy, co ten SpongeBob tutaj robi. Ale powiem wam, że tu naprawdę jest pięknie. Zobaczcie, mamy jakieś tutaj cudaśne, piękną plażę, cudaśną. Tu chyba jest siłownia. Patrzcie, ja mogę sobie tu wejść i patrz. I zobaczcie, ćwiczę. Nice. Mega sprawa. Dobra, ej, co tutaj jeszcze jest? SpongeBob's chest? Co? 2 gram? 2 gram? 1 gram? Czajcie, to SpongeBob ćwiczył tutaj na siłowni. I patrzcie, tutaj jest 1 gram, 2 gramy, 2 gramy, 1 gram. I on po prostu przychodził na tą ławeczkę, kładł swoje tutaj rzeczy i ćwiczył. O nie, i to wszystko z wełny. No dobra, a tam widzę jakąś skrzynkę. Podejdźmy, zobaczmy, co w niej jest. Może coś ciekawego. Skrzyneczko. Co? Sunscreen? O co chodzi? Odporność na ogień. To jest ten taki do samoopalaczy, znaczy nie, no, z filtrem UV. Płyn, nie, płyn, żel z płynem UV, balsam z płynem UV. Dobra, ej, idziemy, słuchajcie, no podoba wam się ta kraina? Powiedzcie, napiszcie w komentarzach, czy wam się podoba. Ale nie, do końca, ponieważ tam bardzo prawdopodobne, że jest zły SpongeBob i że to jest jego domek. Jeśli tak, to jego domek, musicie mi napisać. Ten ananas, czy jakiś taki, nie wiem, marchewka, możecie dać znać. A pójdziemy dzisiaj tam do niego i sprawdzimy, co on robi. Już wczoraj byłem, ale troszkę się wystraszyłem i mnie pogonił. Dobra, a to co to jest? Only strong fish. Co? Tylko silne ryby. The salty spittoon. The salty spittoon. Dobra, wchodzimy tam. Dobra, o! Dobra. Co to za miejsce? Okej. Nie wiem, czy ja chcę tam wchodzić, słuchajcie, czy to jest... Czy to przypadkiem nie jest dom strachów? Ja się boję! Backstage, co to jest? To jest chyba jakiś bar! Ej, to jest bar, a ja się wystraszyłem, myślałem, że to dom strachów! Tylko duże ryby. Zatrucie, mikstura zatrucia, to są jakieś napoje nielegalne. Wychodzę stąd, dobra. Okej, jakieś drzewko? Drzewko pod... kloszem? Lol. Drzewko pod kloszem. Tu, jak to rośnie drzewo pod wodą? Halo, dziwne. Ale tutaj zbliżamy się chyba do domku SpongeBoba. Nie wiem, czy tam wchodzić, czy też nie. Czy ja go widziałem przez okno przez chwilę? O nie, 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 może się schować. Muszę się schować, bo on mnie zobaczy. Okej. Widziałem chyba go przez te okienko na górze. Dobra, poczekajmy, może go zauważymy. Nie wiem. Nie ma go, a pod tym drugim... Jest tam! Widziałem go! Widziałem, patrzcie! Jest! Zagląda! Nie! Coś robi! Żeby tylko mnie nie zauważył! O nie! Ja się patrzę w moją stronę! SpongeBobie! Już nadchodzę! Dobra, idziemy do jego domku. O, świnka czeka na mnie. Świnka prosintka. O, kto cię tutaj zrzucił? Halo, świnko, no nie możesz być. Musisz być tutaj, na smyczy. Dobra, wbijamy tu. I co to jest? Tu jest jakiś X? Nie wiem, dobra, wbijamy do domku SpongeBoba. Tylko ostrożnie, musimy być bardzo, bardzo cichutko. Dobra, pyk. Okej. Czy tak wygląda dom SpongeBoba? On wczoraj tutaj siedział i się śmiał. Słuchajcie, na rybę, to jest jakiś telewizor jakiś jego. Ej, zepsujemy mu na ten... falę, antenę. Dobra, stairs, schody, dobra, stairs. Kitchen, dobra, wchodzimy, zobaczymy, co tutaj on ma do jedzenia. Może coś ciekawego, dobra? Schyliłem się, co to jest? Okej, to są schody. Słychać na górze, jak chodzi. Dobra, ciacho, możemy zjeść mu ciacho, zjemy mu ciacho, dobra. Tutaj coś jest, jakiś garaż chyba.
Dobra, tutaj coś jest? Czy to jest lodówka? Halo? Halo, co to jest? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, skrzynia, więcej. O, tutaj można wyjść na zewnątrz. Patrzcie, on ma ogródek z kwiatkami. Jakie słodkie. Ale nie, przecież on jest zły. Musimy go odczarować. Mojego przyjaciela SpongeBoba, pamiętacie te chwile? Razem spędzone. Ja chcieliśmy razem zamieszkać ze Smilem i z moim przyjacielem SpongeBobem, który się zamienił w potwora. Dobra, tutaj chyba już więcej nic nie ma. Okej, trzeba iść na górę. Sprawdźmy, co tam SpongeBob robi. Dobra, schody. Okej, po cichutku. Na górę. Okej, jesteśmy coraz bliżej. To jakie czachy ma, jakieś obrazy z zachodem słońca. Dobra, zajrzę tam. Okej. Aniołka ma nawet. O, to on nie jest aż taki zły, zobaczcie. Co to jest? Library. To jest biblioteka. Patrzcie, co on robi. Ma jakiś telewizor. Patrzcie, SpongeBob sobie siedzi. Właśnie usiadł teraz. Telewizję ma. Okej, wstał. Dobra, podchodzi do telewizora. Patrzcie, coś ogląda. Co to jest? Co to jest w telewizji? Patrzcie, burgery sobie wziął. Położył. Okej. Chcą jakiś mecz był chyba. A co to jest? Czekaj, ja podejdę może bliżej. Wow, patrzcie. O, tu jakiś gość idzie, on sobie przyłącza kanały. What? O, patrzcie, jaka brama! O, patrzcie, się cieszy! Z bramki uciekam! Patrz, jaka brameczka! Jak on się cieszy z bramki! No tak, dzisiaj był mecz, słuchajcie. Będzie mecz. Napiszcie, za kim jesteście. Kto wygra według was? Ja nie wiem. Nie wiem na kogo, na kto mógłby wygrać. Nie mam pomysłu. Możecie mi doradzić. Dajcie znać. Patrzcie, jaka bramka, patrz. Pyk, gol. A ten się cieszy z burgerami. Dobra, może ja po prostu pójdę na górę. Sprawdzimy, co on tam takiego ma. Co on tutaj takiego robi. O, to on ma tutaj pralnię. Patrzcie, tu pralkę. Wow! Co? Ty, tu można umyć. Uprać sobie rzeczy. Nieźle, dobra. Wielka skrzynia. Tutaj jest dla męska łazienka. Można się wykąpać. I na kibelek. O nie! Słyszycie to? Jak Pennywise. Nie, bo zaraz SpongeBob mnie usłyszy i zaraz tu przyjdzie. Dobra, czy dam radę jeszcze gdzieś wyżej pójść? Tak, tu wyżej da radę. Bedroom? Sypialnia. O nie, a na samej górze co jest? Na samą górę można wejść również. Dobra, czy ja dam radę tam wejść? Bedroom. O nie, to jest jego sypialnia. O nie, tylko żeby SpongeBob się tutaj nie kładł. Nigdzie. Dobra, szybko chować się, bo on tu może przyjść. Dobra, leżę. Słuchajcie, leżę. Wstałem. Mam nadzieję, że go tutaj nie będzie. Co to za przyciski jakieś dziwne? Dobra. Open door. Okej, tutaj mamy też jakieś drzwiczki. Okej. Ty, tu tajne jakieś przejście ma. Do tego pokoju, gdzie mecz leciał. What? Dobra. Okej, mam nadzieję, że go nigdzie nie spotkam. Tego SpongeBobito. Tu coś jest? Dobra, wbijam na górę. W domku SpongeBoba dzieją się dziwne rzeczy. O, jak tu cudownie. Jak tu na samej górze jest fajnie. Patrz. O nie, te dźwięki. Dobra, tu. Zobaczcie na to. Jak tu pięknie. Widać wszystko. Ja wejdę na samą górę. Tak, z tymi cloud bootsami można zrobić cuda. Ja, jak tu pięknie. Dobra, wiecie co? W takim razie ja wyjdę, słuchajcie. Może zobaczymy tego sąsiada. Tego sąsiada. Nie wiem, kim on jest, ale tam ma jakiś basenik. Ej, ciekawe, czy dam radę doskoczyć. O, tam. Właśnie na tamten domek. Spróbujemy doskoczyć. Uwaga, 3, 2, 1. Lecę. Ło, udało mi się doskoczyć. Dobra. Pięknie, ładnie, cudownie. Teraz tutaj mamy inny domek. Wejdziemy tutaj do niego. Tylko czy ktoś tam mieszka? Czy ktoś tu jest? Nie ma nikogo. Dobra, wbijam. Rozejrzę się. Crafting zwykły. Jedzonko, ile jedzenia. Ej, może mi się przydać, naprawdę. Może mi się przydać jedzonko. Czy coś tutaj jest? O, to mapa. Tej mapy chyba nie chcę. Mogę ją wyrzucić, pyk, tutaj. Dobra.
Hate SpongeBob. O co chodzi? Nienawidzę SpongeBoba? Ej, czyj to domek, że on nienawidzi SpongeBoba? Co to jest? Nie gadaj, że to lodówka. Nie, dozownik. Ale to powinno działać, patrz. Pieczony ziemniak wrzucę tutaj i pa. Pyk. Wypad. Ej, ktoś też nienawidzi SpongeBoba. Ej, no to... Ty, tam jest... Tam można wejść na górę? Jakoś? Patrzcie, skrzynki jakieś są. Ej, jak tam wejść? Macie jakiś pomysł? Może tutaj, tędy? Nie wiem. Hej, SpongeBob. Dobra, wejdźmy jeszcze na górę. Okej! Tu jest sypialnia! Tylko czyja? Kto tutaj mieszka? Diamentowe itemsy! Dobra, nie będę ich brał. Może zamienimy o tako. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Tutaj lampka jakaś. Tutaj wejście też na górę? Nie gadaj. Dobra, wchodzę. Jeszcze wyżej jestem! Wow, jakie superaśne te domki są! Płytka. Tutaj coś jest. Clearant Music. Dobra, to nie chcę tego. Muzyki nie chcę odpalać. Ale dobra, zejdźmy na dół. Okej. I co to ma być? Kto tutaj mieszka? Tu jest chyba kibelek. Tak mi się zdaje. Dobra, wychodzę stąd. Wychodzę stąd tutaj i tu się na dół chyba schodzi. O, tak. Dobra, ale co to jest? O, blok magmy? Ej, bloki... Ile tu bloków magmy jest? Po co te bloki magmy? Nie wiem, wezmę sobie 12, niech wystarczy. Dobra. Okej, okay, dobra. Idziemy chyba do SpongeBoba, bo tutaj nastaje poranek. Idziemy, zobaczymy, co ten zły SpongeBob robi, który jest zaklęty przez lalkę Chucky. Dobra, do środka. Halo, dzień dobry, pyk. Wszedłem. Jestem tutaj. Dobra. I co? Co on robi? Czy on już wstał? Bo on oglądał mecz do późna. Może już skończył ten meczyk. Co? Tutaj też coś jest, patrzcie. Fitness room! On ma fitness room! Czajcie to? Jo! Kitchen, kuchnia. Ej, nie wiem, czy słyszycie, ale ja słyszę, że on coś buduje. O, on chyba jest w sypialni. Czekaj, muszę się posłuchać. Chodzi tam, dobra. Wchodzę do sypialni, uwaga. O! O, tutaj jest, patrzcie jak zmienił kolory, na żółte, wow, patrzcie jakie on ma tutaj piękności, porobił, ładnie tutaj u niego jest, dobra, SpongeBobie, muzykę otworzył straszną, o nie, zobaczył mnie, nie, nie, szybko uciekać, aaa, SpongeBob, o, dobrze, że mam, o, te Cloud Bootsy, tak, uciekam, uciekam od niego. Nie, 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 SpongeBobie, nigdy mnie nie dopadniesz. Ty, mały dziadygo. Dobra, uciekać, uciekać, uciekać od niego. Gazu, gazu, może do tej, do tego domku. Co to jest, jakaś wieżyczka? O, nie, to ta muzyka straszna. Nie, tam jakiś kościołek jest, czy co to ma być? Nie, 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 SpongeBobie, nie dopadniesz mnie. Ja mam Cloud Bootsy. Nic ci to nie da, rozumiesz to? Co, czemu stoi? Nie rusza się. Nałożył Cloud Bootsy! Gazu! Uciekać! O nie! Co to było? O, zwiększony skok? O co chodzi? Nie! On mnie dopada! Nie! Uciekam, uciekam! Może do tego domku! Nie! Nie! Masz! Masz! Tutaj totem nieśmiertelności! Masz! Zabieraj to! Ja nie chcę mieć nic z tobą wspólnego, SpongeBobie! Albo masz podkę regeneracji! Nie wiem! Leczenia! Masz, zbieraj sobie to. Patrz, bierze to. Zbiera? Patrz, masz to. Zbieraj sobie, co chcesz. Rozumiesz to? O, klep sobie zjem. Nie wiem, blok magmy ci dam. Trzymaj. Masz, zbieraj sobie. Co? Co się stało? Widzieliście to? Czemu SpongeBob przestraszył się bloku magmy? Co? Nie wiem, czy mi się tylko zdawało? Gdzie on jest? Ja od niego się wystraszyłem, a on uciekł? Gdzie on jest? Czekaj, może któryś z tych domków? Czekaj, wejdziemy do środka. Halo, SpongeBobie! Gdzie jesteś? Nie ma go? Ty, znikł! Uciekł! On się wystraszył! Patrzcie, biegnie tu! Chodź tu! Chodź tu, patrz teraz! Blok magmy! Chodź, SpongeBobie. Ucieka! Boi się mnie, czajcie to?
boi się mnie, boi ducha. Patrzcie, znalazłem jego słaby punkt, SpongeBoba, tak, magmę. Tak jest, patrzcie, ucieka do wody, daleko, hen przed siebie, tak jest. Coś pięknego. Dobra, teraz zrobimy na niego zasadzkę, bo on pewnie wróci do domu. A ja, słuchajcie, pójdę do niego do domku i tak. I dam mu, rzucę w niego tym blokiem magmy. Rzucę w niego blokami magmy i zobaczymy, co się stanie. No jestem, powiedzmy, bardzo i to bardzo szczęśliwy. Biegniemy do jego domku. Co to w ogóle daje? Czy daje jakiś efekt? Nie. Tutaj, co to w ogóle jest? To jakaś lecznica? Nie wiem. Dobra, biegnijmy do domku SpongeBoba i tam przyczajmy się na niego, bo zaraz będzie ciemno i zaraz będzie noc i słuchajcie, tam SpongeBob na pewno będzie musiał wrócić do domku. Co to w ogóle za płytki? Czy to są po prostu tylko dekoracyjne? Dobra, wchodzimy do jego domku. Nie, nie tędy. Tutaj. Tutaj się wchodziło. Okej. Wbijam i wbijamy do niego na górę, do sypialni. Ja jako pająk matruner, oczywiście bardzo chciałbym, żeby on mi z powrotem zrobił mnie po prostu człowiekiem, zwykłym człowieczkiem. Dobra, jestem tutaj, słuchajcie, ja się skitram tutaj. Proszę bardzo, mam nadzieję, że SpongeBob przyjdzie. Dobra, poczekajmy chwileczkę. Może zaraz on tu przyjdzie, nie wiem. Może poczekać, albo dobra, zjedzmy złote jabłuszko. Ty, telewizora nie wyłączył mecz, dalej pokazują tą powtórkę. Mam nadzieję, że będziecie oglądać, bo będzie przekozacki na 100%. Okej, idzie, słychać, wchodzi. Dobra, ja się schowam, tylko troszeczkę. Okej, o, wchodzi, słychać drzwi na dole. Okej, o, śmieje się. No, słychać go, że się śmiał. Słyszeliście to? Dobra, gdzie on jest? On już powinien tutaj wejść, czy co? Jest tutaj! Dobra, myślałem, że on w sypialni będzie, ale dobra, teraz... SpongeBobie! Jestem! Tutaj! Patrz, co mam w rączce! Nie uciekniesz mi teraz! Proszę cię bardzo! Cloud Bootsy, myślisz, że ci coś pomogą, tak? Proszę bardzo! Teraz rzucę w ciebie blokiem magmy! Tak, ty zły SpongeBobie! A masz! O, ucieka! Uciekł! Gazu za nim! Dam na górę pobieg! Gazu za nim! Chodź tu, nie! Chodź tu, ty parszywy SpongeBobie! Zaraz cię dopadnę! Matrunerito cię dopadnie! Chodź tu! Pościg! Tyn! O, masz! Gdzie on pobiegł? Tutaj! O, jest! Mam cię, patrz! Masz! Wszystko rzucam! Tutaj wszędzie bloki! O, tak, patrz! Na pewno któryś zebrał! Nie! Patrzcie! O, ma! O, masz ty, patrzcie! O, zbieraj to! Masz! Proszę cię bardzo, zbieraj wszystkie bloki! Tak jest! Proszę bardzo! Patrzcie, jest smutny! Czemu jest smutny? Masz ty! O, masz! Dobra, rzucam mu więcej tych bloków magmy, uwaga, pa! Pyk! Masz! Zbieraj! Zebrał! Zebrał! Patrzcie! Głową kiwa, żeby tego nie robić! O, masz jeszcze jednego! Zbieraj to! SpongeBobie! O, masz! Patrzcie! Jeszcze dwa rzucę! I ostatni! Tak jest! Zbieraj to, SpongeBobie! Masz to! Patrzcie, w rączce trzyma! What? W rączce, patrzcie! O, dobra, rzucę mu ostatni! Pyk! Proszę bardzo! Pyk! I co? Nie wiem. Wezmę to. Ło, patrzcie, dostaję obrażenia! Jakiś spowolniony jest! Ej, odkryłem słaby punkt złego SpongeBoba! O masz! Zobaczcie na to! Najsik! Mam to, mamy to! SpongeBobie, widzisz? O nie, problem! Słuchajcie, ja nie mam więcej bloków magmy! O nie! Żeby on tylko za mną nie szedł zaraz, za momencik. O nie! Jak stąd się wydostać? Patrzcie, ma... totem nieśmiertelności. Zakopał się w dół! Wow! Co się dzieje? Zakopał się w dół. Dobra, szybko po więcej bloków magmy. Słuchajcie, moi drodzy. Mamy odkryty słaby punkt SpongeBoba. Dobra, jestem tutaj.
Patrzcie, zabieram cały stak bloków magmy i wynoszę się stąd. Jak on się tylko tutaj pojawi, to ja go zaraz zdzielę z bloku magmy. Więc moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Zapraszam również do sklepu matruner.tidris.com, gdzie możecie kupić koszulki Matrunera, Kicka oraz, słuchajcie, Lucy. Więc wpadajcie, gorąco was zachęcam. Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami. Trzymajcie się gorąco. Pa, pa!